Adwent. Czas radosnego oczekiwania. Przygotuj serce na przyjście Dzieciątka Jezus. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje dzieło świętego Alfonsa Marii Liguoriego zatytułowane Pobożne rozmyślania na czas Adwentu Bożego Narodzenia aż po oktawę Trzech Króli. Czytając tę książeczkę, kochany czytelniku, staraj się czynić to w sposób, w jaki wszelkie czytanie duchowe odbywać się powinno. Zabierając się do tego, podnieś myśl swoją do Boga. Postaw się w Jego obecności i proś pokornie, żeby i rozum Twój oświecać raczył i Twą duszę miłością ku sobie zapalał. Następnie czytaj bardzo powoli, z pilną i pobożną uwagą. Niekiedy nawet zastanów się przez chwilę nad tym, co Cię bardziej poruszyło. I wszystko, ile możności, bierz do serca. A że będziesz tu ciągle patrzył na Boże Dzieciątko Jezus, które prawie nigdy nie schodziło z błogosławionych rąk najdroższej swej Matki, co jest wskazówką dla nas, żebyśmy właśnie przez nią tym śmielej do Niego się udawali, więc do pośrednictwa Matki Bożej nie omieszkaj uciekać się. Książkę nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.